Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć wam o sile, jaką dysponowała Fantastyczna Czwórka. Bohaterowie, którzy niejednokrotnie walczyli z być może najpotężniejszym ziemskim złoczyńcą, Doktorem Doomem. Odpierali również kosmiczne niebezpieczeństwa, takie jak pożeracza planet Galactusa, co nawet na standardy głównej drużyny superbohaterów Avengersów byłoby niesamowitym wyzwaniem. W trakcie wieloletnich przygód dołączało do nich wielu bohaterów, a początkowo wrogowie tacy jak Namor i Srebrny Surfer stawali się sojusznikami. Oryginalna czwórka bohaterów zyskała moce podczas eksperymentu Reda Richardsa, który oficjalnie miał zostać zawieszony. Polega on na stworzeniu statku kosmicznego, umożliwiającego ludziom eksplorację kosmosu. Jak się domyślacie, bohaterowie nielegalnie uruchomili pojazd przed jego demontażem i wyruszyli w przestrzeń kosmiczną. Tam niestety byli świadkami eksplozji energii kosmicznej nieznanego pochodzenia. Poszycie statku nie uchroniło ich przed skutkami reakcji tajemniczej energii z ich organizmami. Po rozbiciu się na Ziemi odkryli, że każde z nich otrzymało jakieś moce, dlatego też postanowili połączyć siły i stworzyć zespół, mający być zarazem rodziną. Red Richards, będąc jednym z najinteligentniejszych ludzi na planecie, górującym nad Tonym Starkiem, stał się początkowo liderem grupy. Po otrzymaniu mocy przyjął ksywę Mr. Fantastic. Jego główną mocą była manipulacja ciałem, które potrafił zmieniać wysoce plastyczny stan skupienia. Pozwalało mu to wydłużać swoje kończyny, przeciskać je przez najmniejsze szczeliny, czy też bycie niewrażliwym na wszelkie ataki, które redukował przez odpowiednie modyfikowanie struktury ciała. W ten sposób rozciągając swoje ciało, chronił drużynę, na przykład przed przygnieceniem góry ważącej 150 miliardów ton. Skóra Mr. Fantastica jest niewrażliwa na skaleczenia i przebicia. Zdarzało się, że absorbował ładunki wybuchowe przed eksplozją w swoim ciele, chroniąc tym postronnych ludzi. Jego plastyczne ciało pozwalało mu również szybować, tworzyć z dłoni maczugi czy też miecze, czy też odbijać pociski wystrzelone w jego stronę. Benjamin Grimm stał się gigantem, posiadającym pomarańczową skórę, przypominającą strukturalnie skałę. Wraz ze zmianą wyglądu ciała zyskał również niesamowitą siłę, która pozwoliła mu m.in. podnieść platformę wiertniczą, czy też wielopiętrowy budynek, ważący 30 tysięcy ton. Poradził sobie również z mechanizmem Kafara, który był wystarczająco silny, aby przepchnąć planetę. Co ciekawe, mierzył się z wieloma wcieleniami Hulka, które nokautował. Jednym z nich był nieśmiertelny Hulk, który został przez niego powalony. Jest również niezwykle wytrzymały i potrafi wytrzymać uderzenie meteorytu. Posiada również wzmocnione zmysły i nie ulega procesowi starzenia. Susan Storm, znana jako niewidzialna kobieta, może dowolnie sprawić, że sama lub z towarzyszami staje się niewidoczna dla otoczenia. Potrafi również generować niewidzialne pola ochronne, czy też spowodować, że wrogowie stają się ślepi, gdy ta sprawi, że ich nerwy wzrokowe stają się niewidoczne. Dysponuje również projekcją siły psionicznej, co pozwala jej latać z prędkością do 25 mil na godzinę. Wspomniane przed chwilą stworzone przez nią pola ochronne mogą wytrzymać uderzenia energii szalonego Celestiana, jak i Galactusa, a w razie potrzeby może przekształcić je w fale uderzeniowe, mogące zranić potężnych wrogów, takich jak Titania. Jonathan Storm, zwany ludzką pochodnią, posiada mentalną zdolność kontrolowania otaczającej go energii cieplnej oraz fizyczną zdolność do przekształcania całego ciała lub jego części w ognisty, podobny do plazmy twór. W razie potrzeby może uwolnić skumulowaną energię o temperaturze 1 000 000 stopni Fahrenheita, zbliżoną do impulsu cieplnego detonacji głowicy nuklearnej. W pewnym momencie tego typu eksplozje osiągały moc wybuchu supernowej. Dzięki swojej mocy może topić wszelkie struktury, jest niewrażliwy na obrażenia, może latać, pochłaniać energię z otoczenia, jak i jest odporny na ciepło i zimno, co pozwalało mu pływać w wodach Antarktydy. W jednej z historii, gdy wydawało się, że oryginalna Fantastyczna Czwórka zginęła, zastąpił ich Spider-Man, który dołączył do swojej drużyny, m.in. Ghost Ridera i Hulka. Jak więc widzicie, nie są oni tacy słabi. Jeśli chcielibyście posłuchać przykładowo o wszystkich osiągnięciach Benjamina Grimma, dajcie mi znać w komentarzu pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!